Lepszym bramkarzem w Agatu, Marek Sierkarski. O, jeszcze lepiej. Widziałeś, co się stało? Tak, ależ piękna. Ależ piękna to mogła. Asysta piłkarza. Na chwał, szkoda. Taki faul. To byłaby piękna asysta piłkarza Pogoni. Dlaczego Marek Sierkarski? No, kameruje się, studio przednerzowe, chyba nas widać, bo tu jesteśmy pod słońce delikatnie. Dzień dobry. Ale chyba nas widać, dzień dobry. Kłaniamy się z Jeżowa. Ja może zdejmę czapkę, bo tak niekulturalnie chyba w czapce byłoby. Tak. Skierniewicka Liga Okręgowa, pierwsza kolejka. Zaczynamy rywalizację ligową po dwóch weekendach pucharowych w tym sezonie. Pana jednym, moim dwóch. Tak. Zaczynamy mocnym zmagania akcentem ligowe. Skierniewicka klasa okręgowa. No i cóż, Olimpia Jeżów, Pogoń Godzianów, tak jak powiedziałem, na Pogoni Godzianów byliśmy kiedyś, prawda? Tak, byliśmy. Byliśmy. Meczu z Wiktorią Bielawy, polecamy skrót. Tak, tam on, jakby ktoś chciał zobaczyć, on się tam teraz na górze wyświetla. To było blisko 3 lata temu już, a my ciągle pamiętamy dobrze ten mecz, bo to był fajny mecz. Była jesień. To była jesień, dosyć wczesna, bo to był wrzesień, 17 dokładnie, 2017 roku. Podziwiam pana pamięć. I wtedy Pogoń prowadziła do przerwy z Wiktorią Bielawy 3-1, ale po przerwie wszedł na boisko Mieczysław Ravanelli. Tak. Pozdrawiamy pana, panie Mieczysławie, jeżeli jakimś cudem nas pan ogląda. I on rozruszał bardzo mocno grę Wiktorii, zanotował dwie asysty, a Wiktoria wygrała wtedy 3-1 ostatecznie Bielawę. A dzisiaj mamy mecz drużyn w poprzednim sezonie. Pogoń była wyżej, bo Pogoń była na 8 miejscu na 16 drużyn w lidze, a Olimpia była zdaje się 12. Pogoń w ogóle przez ostatnie dwa sezony, od trzech sezonów, to jest jej czwarty sezon w okręgówce, Pogoń przez ostatnie dwa sezony zajmowała 8 miejsce, także taki pewny środek tabeli. Olimpia rozegrała w okręgówce dwa sezony po awansie. W pierwszym była 4, w tabeli w drugim 12, także tutaj rozchwianie mocne. Proszę zwrócić uwagę, że to są same parzyste liczby. Przypadek? No i cóż, i zgodnie z tym typem, który napisałem na Facebooku, bo naszego Facebooka obsługuję ja. Pan kiedyś miał takie bardzo fajne niedzielne felietony. A to było dawno. Stary. I one były ze 2 czy 3 może. Ha! Ale no mi się podobało wtedy. No nieważne. I ja obstawiałem remis z chyba delikatnym wskazaniem na Pogoń, jeżeli dobrze pamiętam. Bo w tym sezonie widziałem już zwycięstwo gospodarzy. Widziałem zwycięstwo gości, a remisu jeszcze nie. A tu jest taka sytuacja, że jak będzie remis, to będzie remis i gospodarzy, i gości. Sprytne, prawda? Bardzo sprytne. Ja natomiast oczywiście typuję porządek 6-2. Po ostatnim meczu, na którym byłem, liczne głosy, chyba 2, tak? Albo jeden nawet. Podtrzymywały mnie w tym, żeby jednak nadal obstawiać porządek 6-2. I dziś też obstawiam porządek 6-2. I tyle. Wszystko jedno dla kogo? A takim pańskim faworytem kto by był? Ja jestem... Zobaczę, w jakich koszulkach kto będzie grał. Wtedy się może opowiem jakoś. Okej, okay, tu już widzimy, że podoba nam się trybuna. Tu się całkiem sporo ludzi zebrało. Czytałem trochę o Jeżowie w ogóle, żeby nie było, że nie wiem, dokąd jedziemy, bo nie było nas tu jeszcze. Jeżów został założony... Nie pamiętam dokładnie, w którym wieku, nie chcę skłamać. Natomiast był miastem do roku 1869. Wtedy car odebrał tej miejscowości prawa miejskie. Proszę bardzo, Jeżów się naraził carowi. Jeżów, nie Jeżów. A. Tak, naraził się carowi, jak wiele innych miejscowości, które wtedy utraciły prawa miejskie. Z Jeżowa wywodzi się założyciel Skierniewic, także powinniśmy grać sobie w okręgu jeżowskim teraz, a nie skierniewickim. Tak. W czasie potopu szwedzkiego Jeżów był dwukrotnie napadnięty i splądrowany. Proszę, ile pod w Jeżowie koniec... się czaiło bogactw. W takim razie, że raz przyjechali, splądrowali, bo to było, ale jeszcze było coś do splądrowania. To był klasztor, zdaje się, benedyktynów, który był... Plądrowałbym, proszę państwa. Tak, a pod koniec XV wieku tu w Jeżowie był jakiś wielki pożar. Także Lucy Zapał uczy i bawi tak w podróży. A czy w Jeżowie jest wieżowiec? To jest dobre. Widzimy fotowoltaikę natomiast tutaj obok nas na budynku. Tam jest fotowoltaika. A jeszcze tylko żeby już tak przestać ględzić przed meczem, powiem, że mamy 1 sierpnia, a za 5 dni, czyli 6, przypada 4 rocznica rozpoczęcia działalności grupy Lucy Zapał. 6 sierpnia 2016 byliśmy na meczu. Wzruszeni. Unia Skierniewica GKS Babełchatów i tak to się wszystko dla nas tutaj zaczęło. Pamiętam rzut wolny z tamtego meczu. Tak, on gdzieś tam w otchłaniach naszego YouTube'a jest, nie jak wiem, go znajdę, to go wrzucę tam. Nie wiem, co tam się dzieje z wykonawcami, ale mam nadzieję, że porobili kariery. Jak NKL Dobi w Zagłębiu Lubi, nowy trener Widzewa Łódź. Tak.
bo widzimy tutaj na murze, że Olimpia jest widzewska. Tak. No to cóż, chyba tyle z naszej strony przed meczami, przed meczem. Nie wiem, czemu użyłem liczby mnogiej. Z rozpędu. Zaraz zaprosimy do obejrzenia. Zapraszamy na skrót. Tak jest. No i my jeszcze mamy aneks do studia przedmeczowego. Chyba w ogóle pierwszy raz mamy aneks do tej umowy. A w nim jest, żeby nie zabijać. Dlaczegoś wyłączył komórkę. Ponieważ ostatnio jeden z naszych stałych widzów, Paweł, napisał nam, że dawno nie było złot. Nie jedyny stały. Nie jedyny, ale jeden z. Tak. Napisał nam, że życzy nam złotych matizów, bo dawno ich nie było. Kiedyś, bo złoty matiz przynosi szczęście ogólnie dla tych, którzy nie wiedzą, którzy nas oglądają krótko. I kiedyś stałym elementem naszych skrótów były wierszyki motoryzacyjne, na przykład złoty matiz, szczęście gratis, złoty lanos, wygrana nie dla nos, tak. Albo złota skania, da swidania. A dzisiaj... Jaki pan ma twardy dysk, ja podziwiam. A dzisiaj widzieliśmy, ja widziałem dwa złote matizy, pan jednego. Tak. Teraz w tym tygodniu też premierę była prezentacja prototypu polskiego samochodu elektrycznego marki Izera. Także Paweł, specjalnie dla ciebie mam wierszyk. Złoty matiz, szczęście gratis, złota Izera, porażka do zera. Zresztą w ogóle, proszę Państwa, chyba Izera to nie jest jakaś szczęśliwa nazwa dla samochodu. I kojarzy mi się, że na przykład co będzie? Będą jakieś rozmowy polityków i jeden drugiemu powie: Pan jeździ Izerą, panie pośle. Jak to będzie brzmiało? Nie wiem, ale widzę, że drużyny wychodzą na mecz, więc chyba musimy skończyć ten aneks. Nie, właśnie już aneks kończymy. Tak. Tak jest. Wielki świat. Olimpia! 10 minut najdalej. Ja biorę. A szansa dla Olimpii? No, ależ błyskawicznie! Gramy może 2 minuty, może 3. I Olimpia Jeżu wychodzi na prowadzenie. Wolny dla Pogoni Godzianów. Ach, ładnie! Jeszcze. Palił. No. Rzut wolny dla gości. O kurwa, jak oła. Ach, nie ma gola! Ajajajajaj! No, nie było tam spalonego rusza Olimpia? 2-0! A, bramka! 2-0, ależ ładnie! La. Kto wygrywa? Olimpia! Ładnie rusza Olimpia Jeżów. To jest rzut karny! To jest rzut karny dla gospodarzy. Szansa na trzeciego gola, ale pamiętajmy, że karny to nie gol. No i rzut karny dla Olimpii. Uwaga i gol! 3-0! Pewne prowadzenie gospodarzy. A za nami dopiero 25 minut. Godzianów. Rzut rożny dla Olimpii Jeżów, pierwszy w tym spotkaniu. No! Gol, 4-0! Mówiliśmy przed chwilą, że tu się nic nie wydarzy. Do czwartego. Olimpia ten lepszy wygrywa. Olimpia Jeżów, 4-0. 4-0. A cóż? Biali. Rzut wolny dla Olimpii Jeżów. Oj, gol! Ała! Przenamuje szur! To jest zawsze fajne, kiedyś mecz, jednak jest sporo ludzi. Co ty? Ach, obok bramki! Lewy! Jest! Ładnie! Ręka! Szansa dla Olimpii Jeżów, uwaga! Spalony. Gol! 5-0! Olimpia! Rzut wolny dla Olimpii Jeżów, zawodnik z numerem 17 sposobi się do strzału, ma naprawdę dobrą pozycję. I po tych 5 golach świetnie byłoby obejrzeć 6 bezpośrednio z wolnego. Uwaga! Ależ to wymyślili! 6-0! Ależ ładnie!
i radość miejscowego fana. Ale dobrze podpowiadam, żeby strzelać z wolnego. Olicia! Już! Do 7-0! Olimpia Jeżów nokautuje Pogoń Godzianów. Już mi wszystko jedno. Tu jest rozczarowana twarz, ponieważ nie będzie dzisiaj porządku 6-2. Olimpia! Przykro to jest. Odczuwam to osobiście. Oj, mamy zmianę bramkarza chyba w którejś drużynie. Tak, w Pogoni Godzianów mamy zmianę goalkeepera. No nie, mogli po 6. To byłaby większa szansa na 6. Ten 7 gol sprawił, że był pierwszy goalkeeper, chyba ma dość. No nie, no. Rusza Pogoń Godzianów. A nie ma. A! Ależ interwencja! Jeszcze raz! Nie ma bramki! A, ładny strzał obok bramki, szkoda! 1 i 2 zasłużony dla polskiej piłki. Szansa dla Olimpii. Gol! 8! Ale chyba dwucyfrówki już się tutaj dzisiaj nie doczekamy, za mało czasu. Już zimno się robi. Powrót. Podaj! Rusza jeszcze Olimpia. Ach, nie ma bramki. Wow. Ojej! Co tam się wydarzyło? Koniec spotkania. Olimpia Jeżów w znakomitym stylu inauguruje sezon w lidze okręgowej, pokonując 8-0 Pogoń Godzianów. Ze spuszczoną głową powoli wraca żołnierz z niemieckiej niewoli. Słoną zimy, słoną obce wojska, a nad nimi złota jesień polska. Panie trenerze, zwracam się do pana trenera z prostym pytaniem. Czekaj, zmniejszymy może troszkę. Z prostym pytaniem. Jak żyć? Panie trenerze. Na pewno nie tak jak Pogoń Godzianów w dzisiejszym meczu, to jest... A ja uważam, że właśnie tak, proszę Państwa, na maksa. Jak przegrywać, to 8-0. Trochę jestem rozczarowany, bo tak jak mówiłem, że stawiałem na remis z delikatnym wskazaniem na Pogoń, która w poprzednim sezonie była lepsza. W poprzednim sezonie chyba, nie pamiętam już dokładnie, nie chcę skłamać, ale wydaje mi się, że Pogoń Godzianów w poprzednim sezonie wygrała obydwa mecze z Olimpią Jeżów. A tutaj taka porażka, już w pierwszej minucie stracony gol. Potem do przerwy było chyba 4-0. 4 zdaje się, tak? Nie, mi się wydaje, że 3, ale ja słaby nie, było 4, chyba na 3 to było z karnego, a później było na 4. No i potem 4 po przerwie, ten gol z rzutu wolnego na 6-0 myślę, że zrobił. Proszę Państwa, proszę obejrzeć sobie, może Pan wyseparuje ten gol specjalnie, żeby Państwo mieli taki szybki shot. Nie wiem, zobaczę, pomyślę, dam znać. Dzień dobry. Dzień proszę dobry. Nie publikować tego meczu. To już druga taka prośba w tym sezonie. Tak? Pół składu nie było. Okej. Okay. No to, mamy. Proszę Państwa, to w takim razie nie publikujemy. To oby... Nie, no to skoro wyjaśnię, skoro nie przyjeżdża połowa czołowego składu, a wiemy jak to jest w tych niższych ligach, no to tak to, bywa. To sporo wyjaśnię. Ale sezon jest długi, można się jeszcze odkuć. Tak, to dopiero pierwsza kolejka. Życzymy. W tym sezonie gra w lidze okręgowej trochę więcej drużyn niż w ubiegłym, ponieważ jak wiemy z powodu pandemii korona, sami wiecie czego, nie było spadków, były natomiast awanse za klasy. No. O, będzie, co to w gazecie będzie, czy co? Tak, tak. Warszawa Kraków? Warszawa Kraków, taki ekspres jest. Pendolino. Być może, ja nigdy nie jechałem. Ja też jeszcze nie w sumie. Ja w ogóle mało jeżdżę pociągami. Nadali pociągiem byłem w Olsztynie kiedyś. Nie no, ja jeździłem kiedyś pociągami. Tylko w Olsztynie, dlatego że się przesiadałem na pociąg do Ostrudy. Do Ostrudy? Tak, tam spałem na polu namiotowym, bardzo blisko stacji kolejowej. I no właśnie, takie mała historia z wakacji, znaczy z weekendu sprzed 3 lat na Mazurach. Proszę Państwa, chyba będziemy już kończyć. A
Zakończymy. Mamy jeszcze coś do dodania o samym spotkaniu? Może dodamy. Pokażmy jeszcze stadion, bo to jest bardzo ładne to boisko. Mi się podoba. Proszę Państwa. Trybuny na takiej lekkiej skarpie. Zachodzące słońce najpierw, proszę Państwa, to jest farma, farma wiatrowa, więc można powiedzieć, że kto zbiera wiatr, ten... Wygrywa 8-0. Tak. I jest tutaj bardzo urokliwie ładnie. Ławki są. I tutaj mamy 4 rzędy trybun. I proszę Państwa, trzeba powiedzieć, że trybuny były pełne, prawda? I poznaliśmy różnicę między obserwatorem a delegatem. Zmniejsz troszkę to. Jestem słaby w te zoomy, proszę Państwa, przepraszam bardzo. Poznaliśmy różnicę między delegatem a obserwatorem. Tak. Obserwator obserwuje sędziów, delegat obserwuje wszystko to, co dzieje się na boisku, czy jest bezpieczeństwo. Ale czy, nie sędziów. Czy kibice nie chleją alkoholu, czy jest porządek, czy siadają w wyznaczonych miejscach kibice. Tak. Bardzo pozdrawiamy pana obserwatora, który dziękujemy siedział u nas. Za wyjaśnienie, dziękujemy za miłą rozmowę, fajnie. Mamy nadzieję, że pan obejrzy ten skrót, dostał pan naszą wizytówkę. Pozdrawiamy. Także pozdrawiamy, dziękujemy za miłe towarzystwo. No i też chyba musimy pozdrowić tych kibiców, którzy siedzieli przed dziękujemy nami. Za tę ścieżkę dźwiękową, którą mamy. Tak, dziękujemy. Po każdym golu pytali się, kto gra, jaki jest wynik, kto prowadzi, którzy to są nasi, czyli w ich rozumieniu to chyba, była chyba Olimpia Jeżów, nasi. Czyli chłopaki, jeszcze raz, gdybyście to oglądali, wasi to byli ci w biało-czarnych strojach. Nie, ale chłopaki jak obejrzą, to będą wiedzieli. Po wyniku się zorientują. No chyba, no dobra, już tam nic nie będę mówił na ich temat. No i był później taki kibic jeden wierny z dwoma szalikami Olimpii Jeżów, który bardzo mocno dopingował swoją drużynę. Aż jedna tutaj z pań na trybunach kazała mu kupić megafon na kolejny mecz. No, zły pomysł, niech pan tego nie robi. Jak pan będzie oglądał, to proszę nie kupować megafonu. Ja tak tutaj w takich strojach jesteśmy kolorystycznie, jakbyśmy tak wspierali Pogoń Godzianów, ale my zawsze wspieramy dobrą piłkę po prostu. Tak, tak. No i cóż, chyba to będzie proszę na Państwa, a to jest koszulka reprezentacji Nigerii. Tak. Kupiona w Bułgarii w 2018 roku na półwyspie Nessebar. Zarówno wartość, jak i 65 zł. Czyli pan, pan trener był, proszę Państwa, w Afryce, w Bułgarii. Tak. Dobra, skończmy, bo to idzie w złą stronę. Także dziękujemy za uwagę tutaj z Jeżowa i do zobaczenia w kolejnych skrótach. Tam na górze tradycyjnie już wyświetla się link do filmu promującego zbiórkę Luzu i Zapału na stronie patronite.pl, gdzie można nas wesprzeć jakimś groszem, który pokryje koszty paliwa, a w opisie pod filmem znajduje się link już do właściwej zbiórki. A za tydzień też gdzieś pojedziemy. Do widzenia. Tak, taka jest szansa, że pojedziemy. Nawet mamy już typ. Tak. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo.